Szczęśliwy chyba nie, bo, bo, bo trudno powiedzieć, żebyśmy mieli, Bóg wie, ile fartów w tym meczu, natomiast na pewno zadowalający. Trzeba przyznać, że, że, że ani jedna, ani druga drużyna zbyt wielu sytuacji podbramkowych nie stworzyła, no ale, ale też w dwóch przypadkach Łukasz Fabiański zachował się fantastycznie i na pewno bardzo nam pomógł w zdobyciu tego punktu. Chyba piłkarze, trenerzy i kibice wszyscy zadowoleni. Może nie Jest... szczęśliwi, bez euforii, ale, ale bardzo zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale gdyby Milik z tych dwóch sytuacji, naprawdę ta pierwsza z głowy to była stuprocentowa. Gdyby strzeli, mogliśmy wygrać ten mecz, mieliśmy bardziej klarowne sytuacje do strzelenia tej bramki. Bardzo dobrze graliśmy w defensywie. W drugiej połowie znacznie lepiej przychodziliśmy do i stwarzaliśmy sobie jakieś zagrożenie. Nawet utrzymywaliśmy się przy piłce. Ta druga połowa zdecydowanie w naszym wykonaniu była lepsza. Klasą dla siebie była Cross czy inni zawodnicy, którzy naprawdę operowali piłkę i to jest. To jest naprawdę zespół, który no, będzie jest faworytem, chyba jest najlepszą piłkę chyba gra dotychczas reprezentacja Niemiec, ale my naprawdę znów zagraliśmy bardzo konsekwentnie. Nie było żadnych dziur, nie było, nie było takich sytuacji, w których Mapaliśmy no, się za głowę, że, że nasi, nasi obrońcy sobie nie radzą. Naprawdę jestem pełen podziwu. Fabiański w jednej sytuacji po szale, Ozila e, wybronił znakomicie jestem naprawdę pod wrażeniem takiej, takiej mądrości, solidności i to, co oni zrobili w meczu z Irlandią, to nie jest przypadek. To, ten zespół jest naprawdę bardzo mądry i umie przede wszystkim grać na wynik w tym wszystkim, że. W tym meczu ten remis jest jak najbardziej zasłużony, i my możemy powiedzieć, że byliśmy bliżej zwycięstwa, bliżej zwycięstwa.